No, siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, witam Was dzisiaj ze szklarni. Zobaczcie, brąturkę już jaka duża. O, brugmansja żółta już się obudziła i zapuszcza już kwiaciory. Małe laski, te moje najmniejsze. Bugenwilla, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Ten róż jest po prostu mega przecudny. Ale nie o bugenwillach dzisiaj, mimo iż jest to naprawdę prześliczna roślina, urzekła mnie w Turcji. Ale dzisiaj zajmiemy się inną roślinką. Nie tamtą, która już się tak wykręciła, bo to jest basio. Ale zajmiemy się tą, która, jak widzicie, tutaj już każdy z pędów wypuścił jednego liścia. Nie wiem, czy poznacie, bo te starsze oczywiście takich pręgów nie mają. Na młodszych osobnikach to jest bardziej widoczne. O, tutaj też jest ta roślinka. Oczywiście jest to Musa sikkimensis red tiger. Mam tu kilka osobników razem. Nie chcę ich trzymać razem, dlatego zajmę się ich rozdzieleniem, żeby te 3 tygodnie, które zostały jeszcze do wysadzenia do gruntu, miały czas na ukorzenienie się. No i w zasadzie to sobie chcę zostawić tylko 3 sztuki, więc reszta będzie pewnie do upłynnienia. Także wyciągam je stąd i standardowo przygotowuję ziemię z perlitem na spód doniczki, nawóz i biorę się do pracy. Jak widzicie, po wyciągnięciu ze szklarni tak się prezentują, ale już nie przedłużam, już go kładę, wyciągam z doniczki, pokażę Wam, jak wygląda system korzeniowy, no i później podzielę. No, jak widzicie, już wyciągnięta roślina z doniczki. Jak zacząłem ją podlewać, to oczywiście widzicie, że świeżutkie korzonki są. Wszędzie dookoła doniczki jest pełno białych korzonków. Także teraz postaram się tak w miarę delikatnie je rozdzielić, żeby każda z tych roślinek zachowała jakieś swoje korzonki. Obiorę trochę z ziemi i zobaczymy, jak to wygląda. No i dobra. Ziemia obtrzepana. Niestety nie mam dzisiaj pomocnika, żeby mi pomagał nagrywać. Ale jak widzicie, ładnie odrościki się prezentują. Nie wiem, czy będzie taki dostęp, żeby obejrzeć wszystkie, ale o. Tu na przykład jest kolejny. Jeszcze trochę przy rozdzielaniu będę je tutaj obczyszczał. Jak widzicie, ładne są. Różowiutkie. Mam nadzieję, że się wszystkie przyjmą i będą ładnie rosnąć. Także co? Biorę się za rozdzielanie i no, w zasadzie to już pokażę Wam, jak będą rozdzielone. Chociaż może ustawię statyw i może się uda nagrać coś z rozdzielania.
dobra. Jak widzicie, balanki rozdzielone, nie było łatwo. W sumie to myślę, że większość ma korzenie, najgorzej z tym maluszkim, bo ma tylko jeden, ale jestem dobrej nadziei. Mamuśka też sporo korzeni jeszcze ma zostawione, także myślę, że nie będzie problemu i ładnie będzie rosła. Także teraz biorę się za sadzenie do doniczek i pokażę Wam już, jak będą sadzone. No i jak widzicie, noc mnie została, no ale bananki przesadzone. Zaraz je schowam do szklarni. Dzisiaj oczywiście nie podlewam, jutro je podleję. No i to tyle z mojej strony z przesadzania red tigerów. Trzymajcie się, na razie. Cześć.